Tom, Radek. Tak. Go on, eyes or hurry. Jest z nami Paweł Kram, prezes Oświęcimskiego Sportu. Dzisiaj na lodowisku widziany nowy hokeista. Zamiana, jak to wygląda? Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Rzeczywiście w dniu dzisiejszym podpisaliśmy kontrakt z nowym zawodnikiem. Jest to Radek Mejl, znany już na polskich lodowiskach, bo grał on zarówno w Opolu, jak i w Bytomiu. No jest już dzisiaj z nami, jest na treningu. Teraz nasze starania to, żeby jak najszybciej zatwierdzić go do gry. No chcemy, żeby udało się to jeszcze, żeby w dniu jutrzejszym pojechał z chłopakami do Nowego Targu. No trzymam za to kciuki, że wszystko idzie ku dobremu. No, rozumiemy, że kontrakt już jest podpisany, tak? Tak, podpisaliśmy w dniu dzisiejszym. Można wiedzieć na ile? Na razie do końca sezonu, a będziemy przyglądać się zawodnikowi. Oczywiście, jeżeli spełni nasze oczekiwania, no to będziemy początkiem roku pewnie rozmawiać już o nowym sezonie. Prezes Cybik mówił ostatnio, że nie będzie wzmocnień, jedynie jakieś korekty, a to korekta za Anatolija Protasenię, tak? Dokładnie. W dniu wczorajszym no, niestety rozstaliśmy się z Anatolijem. Jakie powody? Znaczy inaczej, no, Anatolij nie spełniał tych założeń, co myśmy chcieli od niego, że tak powiem, chcieliśmy walecznego, bramkoszczelnego zawodnika. No, długo zastanawialiśmy się, kilka razy zarząd w tej sprawie spotykał się. Zwolennicy zawodnika mówili, że broniły go punkty. To na pewno tak. No nie ukrywajmy, miał też dużo szczęścia. I rozwinął się Darek Wanat przy nim. Co będzie z Darkiem teraz? No mam nadzieję, że szybko trener tam w tą piątkę postawi innego zawodnika. Bo teraz to tak naprawdę trener ma do zgryzienia ten orzech. No ale to już jest taka jest rola trenera, menadżera, żeby no, posklejać te wszystkie piątki. No właśnie, jakie zadania? Bo te ostatnie dwa mecze do końca roku, tam przebąkiwało się, że trzecie miejsce gdzieś prezes Mariusz Cybik powiedział, że jest taki cel postawiony. Tak, i on myślę, że jest jak najbardziej realny, tym bardziej, że w piątek jedziemy do Nowego Targu. Wygrana z Nowym Targiem po prostu powoduje to, że jesteśmy na tym trzecim miejscu. Ale serdecznie wszystkich na pewno zapraszam na niedzielny mecz. Niedzielny mecz jest to ostatni mecz w tym roku kalendarzowym. Przełamaliśmy ostatnio Jastrzębie na wyjeździe. No właśnie, przełamaliśmy, mimo że dwa razy przegrywaliśmy wcześniej. Ostatni mecz został wygrany. Mam nadzieję, że tym razem tak się powtórzy. Bilety już do nabycia? Bilety są do nabycia zarówno tutaj właśnie w biurze klubu, jak i na jarmarkpodhalański.pl, czyli online. Sprzedają się już całkiem dobrze. Serdecznie Państwa wszystkich zapraszam w niedzielę mecz o godzinie 17. Mam nadzieję, że hala wypełni się naprawdę sporo, bo patrząc przez te wszystkie lata wstecz, to rzeczywiście ten ostatni mecz w sezonie jest no, bardzo duża publiczność, jest ta frekwencja wysoka. Na tym bardziej tak, jest to taki mecz troszkę świąteczny, bo będą też akcenty świąteczne. No i świąteczny tylko przy akcentach, bo myślę, że gra będzie na całego. Bo i to nie koniec sezonu, bo mamy oczywiście Puchar Polski w Tychach. Są jakieś nowe wiadomości dla kibiców? Tak, są. Wiemy, że pierwszy mecz na pewno będziemy grać 27 i dostaliśmy też informację z Tychów, że od najbliższej niedzieli, a więc od 22 będą sprzedawane już bilety pojedyncze na poszczególne mecze. Także można tam wejść na stronę Tyskiego Sportu, tam powinny być gdzieś szczegóły, ale myślę, że to będą w tych samych punktach, co dotychczas są sprzedawane karnety na Puchar Polski. Jeżeli chodzi o grupy zorganizowane, nic się nie zmieniło. Wiem, że był zakaz, czy są jakieś rozmowy, trwają? Nie ma, niestety nie ma już rozmów. Nie ma możliwości grup zorganizowanych, ale tak czy inaczej myślę, że i tak będzie dużo kibiców z Oświęcimia tam przyjedzie i kupią indywidualne bilety, czy może już zakupili karnety, że będzie ich też słychać na pewno na lodowisku w Tychach. Czy będą jeszcze jakieś korekty oprócz zamiany Radka za Protasenię, czy na razie do playoffów tak będziecie grali w tym składzie? Nie, trudno to powiedzieć, tym bardziej, że tak naprawdę za nami jest dopiero trzecia runda, rozpoczęła się czwarta, a nie ukrywajmy, że jeszcze jest piąta runda, krótka. Obserwujemy z zawodników każdemu, patrzymy się. Jeżeli będzie konieczność, no to będzie na pewno jeszcze jakaś zmiana. Póki co w tym roku nie będzie więcej. Magazyn Hokejnet w podsumowaniu tych trzech rund ustawił Unię Oświęcim na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o frekwencję. To chyba cieszy. To na pewno. Myślę, że jak najbardziej cieszy. No, porównując poprzedni sezon czy dwa lata wstecz, to rzeczywiście ewidentnie widać, że jest ta frekwencja bardzo duża.
zasługa kibiców, którzy pewnie też karnety kupili, no bo to mamy, że tak powiem, stałych kibiców, którzy przychodzą, a nie ukrywajmy, że tych karnetów jest około 700. Wobec tego... Chyba rekord naszej Ekstraklasy. Chyba tak. Z tego, co rozmawiam z prezesami innych klubów, to w tym sezonie na pewno jest rekord. No i też, że tak powiem, przychodzą kibice, którzy no nie zawsze są w stanie być na każdym meczu. I wrócę jeszcze może do tego Jastrzębia. Co prawda jest to ta niedziela przedświąteczna, jest niedzielą handlową, no ale to też może, że każdy te zakupy jeszcze kupi do godziny 17. Panie, na zakupy panowie na mecz? Nie, ja myślę, że zapraszam. Dużo kobiet też chodzi na Oświęcimskie lodowisko. Oczywiście tak, jak najbardziej. Chodzi dużo kobiet, chodzi dużo dzieci, także serdecznie zapraszam. Kasy czynne od godziny 16, ale z uwagi na duże zainteresowanie, no proszę kibiców, żeby jednak troszeczkę wcześniej niż normalnie przybywali, te 10 minut, 15, tak żeby z pierwszym gwizdkiem już byli na hali, a nie jeszcze pod kasami. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję ślicznie.